i kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Radce oraz nadanie jej statutu, a także zmiana uchwały nr 22 przez 196/62 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Radce. Projekt tej uchwały był omawiany na Komisji Oświaty i Kultury i proszę przewodniczącą o opinię, jak była opiniowana. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji otrzymała opinię pozytywną, to znaczy czekaliśmy tylko na interpretację i opinię prawniczą dotyczącą rozdziału trzeciego punktu trzeciego w sprawie dyrektora, który może być wyłoniony na drodze konkursu. Otrzymaliśmy już opinię prawną, która została przesłana do Państwa radnych, więc ustawa mówi o tym, że dyrektor może być wyłoniony i jak pozostaje. Nie, w razie czego mam tutaj tą opinię, jeżeli Państwo uważacie przeczytanie, ale każdy otrzymał już na ten. Pani Arn prosi o głos. Ja bym chciał głos wziąć. Dobrze. Ja bym właśnie wstawiłem opinii Pana Radcego. Czy, bo tam dokładnie nie mamy sprecyzowane, czy to będzie zgodne z prawem, zamienić słowo może na powinno. To, co radny Kwatyra na komisji tutaj wspominał. I chciałbym od radcy prawnego takiej ścisłej wypowiedzi, teraz odpowiedzi, czy jest, byłoby to zgodne z prawem. Bo z tego, co tam czytaliśmy, jest też opinia tam w Olsztynie. Tak? Tak. No właśnie. I oni też tam wspominane, że powinno. Jednoznacznie tak nie mamy tutaj. Widzę, że to nie może być zamienione. Panie Marku, ja mam przed sobą ten opinię radcy prawnego, który w pierwszym zdaniu mówi: nie zmieniałbym tego zapisu, gdyż jest on zgodny z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą dyrektor może zostać powołany przez organizatora. Ustawa jest nadrzędnym organem wobec naszego statutu i nie wiem, według radcy prawnego nie możemy tego po prostu modyfikować. To tyle. Proszę. No, tylko tutaj właśnie to jest jego zdanie, ale ja bym chciał usłyszeć, czy... Nie, on powołuje się na ustawę, panie Marku, ustawę. Ale nie jest to wyrok, który mówi inaczej, sam przez to tak. Dla mnie, ja bym chciał wiedzieć w 100%, czy byłoby to łamanie prawa, jeżeli byśmy zamienili może na powinno. W paragrafie trzecim tego artykułu 15 jest również pan radca napisał, że statut nie powinien zatem ingerować w rozwiązania ustawowe, a wpisanie powinności w cudzysłowie w zakres organizacji konkursu będzie także taką ingerencją. W mojej ocenie stanowiło, że jest, no i tu dalej powołuje się również na ten sąd w Olsztynie. Proszę Państwa, ustawa mówi, że nie powinniśmy ingerować w zmianę zapisu. Dlatego też ja jestem za tym, żeby po prostu pozostawić tak, jak jest w statucie przygotowane. Proszę, pan Jan ma głos jeszcze. To znaczy tak, ingerencją byłoby, dziękuję panie, byłoby taka zmiana zapisu ustawowego, która w ogóle zmieniłaby sens tego wszystkiego. Natomiast można, jak gdyby nie można rozszerzać i wychodzić ponad ustawę, można ją trochę zadać. I tu jest akurat to, co ja sugerowałem, jest takie, jak gdyby
gdyby doprecyzowanie bardziej, a nie ingerencja w zapis ustawowy, bo ja może przeczytam, to znaczy, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy się tutaj zastanowili nad całością jako taką, co tutaj będziemy tak troszkę, nad czym będziemy głosować, bo uważam, że jest i ja to zwłaszcza również. Na Komisji Oświaty jest tu kilka rzeczy, które powinny zostać poprawione, zanim zostanie to w jakiś sposób taki czy inny przegłosowane. Ja może przedstawię najpierw, jakie zmiany uważam powinny zostać wprowadzone do zapisu i króciutko jego zasady. I tak, w paragrafie trzeci, tam jest zapis, ja może tylko krótko, do Księgi Rejestracyjnej Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatorów. To jest zapis znajdujący się w ustawie. W statucie powinien nie funkcjonować zapis prowadzonej przez burmistrza Rabki Zdroju, bo on jest organizatorem dla tejże instytucji. Dalej, paragraf ósmy. Pierwsze dwa punkty są bez zmian. Punkt pierwszy. Dyrektor CKPS może być wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą i tak dalej. Tak jest. Natomiast sugerowałbym zapis, zasadzie nie jest, ani nie jest sprzecznie. Dyrektor CKPS jest wyłaniany w drodze konkursu. Trzeba, widzicie Państwo coś? Tak, no widzicie, bo ja nie. Jest po prostu bardziej zdecydowany, położony znaczny nacisk na to, że ten konkurs ma być. I poza tym w ustępie czwartym jest o przeprowadzeniu konkursu decyduje burmistrz Rabki Zdroju w drodze zarządzenia. Sugerowałby postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora zarządza burmistrz Rabki Zdroju. Niewielka zmiana A1. I dalej, paragraf 11 odnośnie tej Rady Programu. Tam jest tylko jedno zdanie. Ja sobie pozwoliłem rozszerzyć ten paragraf 11 o następujące punkty. Przy CKSiP działa Rada Programowa, zwana dalej Radą. Ustęp drugi. Rada jest organem doradczym dyrektora. Punkt trzeci. Wnioski i opinie Rady nie są wiążące dla dyrektora CKSiP. Punkt czwarty. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor, który kieruje jej pracę. Punkt piąty. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Szósty punkt. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Rady oraz zasady zwoływania posiedzeń Rady określa regulamin organizacyjny CKSiP. I uważam, że takie zapisy powinny się, że tak w tym paragrafie znaleźć. I jakie uzasadnienie? Proponując zmiany w paragrafie 8 wyszedłem z założenia, że, i tu cytuję za, to może się trochę wyjaśni, za słownikiem języka polskiego. Powinność to świadomy obowiązek wynikający z pełnionej funkcji lub poczucia odpowiedzialności moralnej. Konieczność, obowiązek. W związku z taką definicją konieczności podejmowania pewnych działań uważam, że zapis w statucie o wymogu naboru z konkursu na stanowisko dyrektora powinien być zaznaczony bardziej stanowczym i jednoznacznie brzmiącym określeniem dla jasności i czystości podejmowanych w tym zakresie decyzji, zarówno teraz, jak i na przyszłość. W proponowanych zmianach chodzi również o społeczne oczekiwaną transparentność polityki zatrudnienia. W paragrafie trzecim należy zmienić użyte w ustawie ogólne określenie organizator naboru i paragraf 11 wymagał uzupełnienia i doprecyzowania organizacji i roli organu doradczego, jakim jest Rada Programu. Dziękuję. Powoli pani od razu, czy po wysłuchaniu? Tak, ja chciałam o to.
w paragrafie drugim jest napisane, że Centrum Kultury, Sportu i Promocji jest samorządową instytucją kultury podrobioną pod względem prawnym i ekonomicznym finansowym nadzorowaną przez organizatora, którym jest gmina Raczków. Czyli wyraźnie jest powiedziane, kto jest organizatorem. I że w paragrafie drugim, w punkcie drugim jest napisane: funkcję organizatora nad instytucją kultury wykonuje burmistrz Rabki Zdroju. Czyli wyraźnie jest powiedziane, że kto jest organizatorem tej instytucji kultury. Czyli nie ma potrzeby powielania tego, że przez burmistrza, skoro w paragrafie wcześniejszym jest to napisane. Druga sprawa odnośnie Rady Programowej. Rady Programowej nie może powoływać dyrektor. Wszędzie tak jest przyjęte, że Radę Muzealną, na przykład, czy Muzeum Organa powołuje organizator. Organizator, czyli... Kto to jest organizator? Proszę. Burmistrz. Nie, to nie jest jednoznaczne. To nie jest jednoznaczne określenie organizator, burmistrz. To nie jest jednoznaczne. Organizatorem może być w tym momencie każdy. Organizatora jest napisane w paragrafie drugim: funkcję organizatora nad instytucją kultury wykonuje burmistrz Rabki Zdroju. Proszę to przeczytać. Dobrze, ale w tym momencie... Jest organizatorem. Dla ścisłości. Jeśli obserwuje się jakikolwiek regulamin, jakiekolwiek przepisy i tak dalej, wprowadza się zazwyczaj w początkowych paragrafach jak gdyby taki podręczny słownik korzystania z tego aktu prawnego. Czyli jeżeli jest słowo organizator w ustawie, to wszędzie w tym dokumencie, który my tutaj czy w tej uchwale powinniśmy nanieść kto. Dokładnie kto. I jest to niezależne, że w paragrafie wyżej jest użyte słowo burmistrz. Używamy cały czas tego samego określenia. Cały czas. W każdym paragrafie. Dlatego tylko wyjaśniam. Dlaczego to była zmiana czysto techniczna. To jest wyjaśnione w postanowieniu ogólnym. Jeżeli ktoś chce powielać, to możemy je zdecydować. Ale postanowienia ogólnym jest wyraźnie napisane. Organizator, panie, jakby nie był wymieniony organizator. Nawet 100 razy miał być wymieniony burmistrz Rabki Zdroju, w tym nawet 100 razy wymieniony. Ale mi się zdaje, że paragraf trzecim, a nie drugim. Co ma wspólnego paragraf drugi do trzeciego? Natomiast wyraźnie mamy o tym wspomniane i jest napisane. Natomiast Rada Programowa. Rada Programowa jest za regulaminie tego centrum, tam będzie kto, co, jak, bo nie każdy. Ostatnio na komisji dostaliśmy akcesować tym, które chcą, prawda? Być w takiej radzie, być chciałem do rady, ale myślę, że taka propozycja powinna być wysłana do wszystkich stowarzyszeń w tej dziedzinie, które funkcjonują na terenie gminy, żeby każde towarzystwo z różnych dziedzin, z różnych profesji, z różnych miało do powiedzenia organizacji. Tak, bo są różne profile, prawda, pracy. Tak samo, że skoro się tworzy takie centrum, tak samo dziedziny sportu, jak i dziedziny kultury, kultury ludowej, kultury profesjonalnej i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie określony regulamin, który będzie regulował. Proszę pan wcześniej. Tutaj tylko jeszcze jest doradczy. Pan Paweł Rogowiec był wcześniej, proszę. Ja tutaj do rozdziału trzeciego, punkt paragraf 8, punkt 4. O przeprowadzeniu konkursu decyduje burmistrz Rabki Zdroju w drodze zarządzenia. Pan Daniele, jak sugeruje, żeby to brzmiało? Postępowanie konkursowe na stanowisku dyrektora zarządza burmistrz. Ale to praktycznie nie, ale nie. To są tylko kwestie kosmetyczne, zmiany słów. To jakby nie można zmienić w jeszcze mamy opinię prawniczą, to powinniśmy się trzymać. Odpowiada za to, co nam... Ale ten właśnie prawnik...
proszę chwileczkę, proszę Państwa, niech Pan radny skończy swoje pytanie. I w paragrafie 11 jest tylko jeden jakby taka informacja o organie doradczym, że czeka jest IP jest sprawa programowa. No, można się tutaj dopisać, że pracę Rady reguluje regulamin Rady i nie rozpisywać to na kilka punktów. To po prostu ustalić, że jest regulamin, który reguluje. I tam musi być przyjęty, tak, regulamin. I tam jest było w tym regulaminie. Jeden przystanie można zamknąć wszystko. Czyli co? Według Pana, według radnego, w paragrafie 11 powinien się znaleźć dodatkowy podpunkt, że pracę Rady określa regulamin Rady. Tu to jest oczywiste, no ale... Ja chciałam powiedzieć tylko jedno. Te propozycje, które składa tu kolega radny Kwatyra, to nie są duże korekty, ale bardzo konkretne korekty. To jest jak gdyby bardziej, bym powiedziała, dobitnie. Teraz a propos naszego prawnika, wypowiedzi naszego prawnika, na który no, wysłał na maila tutaj pewne uzasadnienia i wyjaśnienia, cytuję. Zapisy statutu, w których ustalono, że dyrektora powołuje na czas określony odwołuje burmistrz na zasadach określonych w ustawie o działalności kulturalnej oraz że dyrektor może być wyłoniony w sprawie konkursu, przepraszam, gasi mi się to. I teraz jest orzeczenie sądu. Statuty mogą stanowić obec względnej konieczności przeprowadzeniu konkursu, bądź też statut instytucji kultury może odwołanie się do rozwiązań ustawowych pozostawić organowi wykonawczemu swobodę co do trybu i okresu, na jaki jest powołany dyrektor instytucji kultury. I to jest po prostu wyrok sądu administracyjnego w Olsztynie, który pan prawnik cytuje. Jeżeli sąd nagle, że jednak powinna być ta względna konieczność przeprowadzenia konkursu, to dlaczego się mamy upierać? Druga sprawa odnośnie paragrafu 11. Rozpisanie na przykład tutaj przez kolegę, że Rada Programowa i jaka mniej więcej określenie zadania tej Rady Programowej, mniej więcej pokazania, jak ona będzie wyglądała, uważam, że niczym nie przeszkadza, pomimo nawet tego, że będzie regulamin odnośnie działania tej Rady. Ale co przeszkadza umieścić jeszcze te 6 punktów w tym statucie, żeby była jasność, jak ktoś wie. Ktoś przeczyta, prawda? O co tu chodzi? Rada jest organem doradczym dyrektora, wnioski opinie Rady nie są wiążące dla dyrektora. Członków Rady powołuje odwołuje dyrektor, który kieruje jej pracą. Posiedzenie Rady odbywało się nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym. Szczegółowe zasady powołania odwołania Rady oraz zasady zwoływania posiedzeń Rady określa regulamin organizacyjny. Tu jeszcze można zostawić dużo rzeczy, bo tam jest w ustawie jeszcze powiedziane, że na przykład kto powinien się znaleźć, jakie zawody powinny się znaleźć w tej Radzie. Więc, ale tego, że nie musimy dopisywać, skoro będzie regulamin. Ale można w tym momencie te 6... To pani radna, to w takim razie musielibyśmy wyrzucić paragraf 12. No dlaczego, bo pani, przepraszam, pani tam, pani radna tam czyta, że członków rady programowej odwołuje i powołuje przewodniczący, nie przewodniczący, tylko... Członków społecznej rady, to jest paragraf 12. Członków społecznej rady programowej powołuje burmistrz Radki Zdrowia na wniosek dyrektora. A nie pani... To jest rozbicie. Nie, a nie pani przeczyta. Proszę pana, to jest niepotrzebne robienie paragrafu 12, co można zmieścić wszystko w paragrafie numer 11. Dobra. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Ale regulacja ustawa reguluje. Proszę Państwa, skończyła Pani? Jeszcze nie. Proszę. Chwileczkę, jeszcze nie skończyła. Chciałam tylko powiedzieć, że na przykład po paragrafie 11 nie trzeba robić wtedy paragrafu 12, jeżeli byśmy uwzględnili propozycję pana, który wszystko w tym momencie się mieści w paragrafie 11. Głosowamy paragraf 12 i nie ma problemu. Dlatego mówię, to w takim razie trzeba wyrzucić paragraf 12, a pani mówi, że nie. Nie powiedziałam, że nie. Powiedziałam, że nie, tylko przeczytałam panu, co jest w paragrafie 11 i 12. Dobrze, ja słyszę. Swoje panie, swoje. Proszę bardzo, pan Paweł. Ja tutaj jeszcze się odniosę do tego. Sprawdzimy na zapisie. Bo tutaj jest napisane, że statut, zapis statutu. Panie Skibia, bo tak owszem, dzisiaj pana. Ma pan głos, pan Paweł Rogowiec. Proszę. Prowadzi, jak pan prowadzi sesję, że on stop coś i drygnie. Tak jak i pan przeszkadza, tak i pan przeszkadza. Odezwaj się od początku sesji. No, ale teraz. No to teraz się odezwaj. Dobra.
jeszcze będę miał do powiedzenia. Zapisy statutów, których ustalało, co dyrektor powołuje na czas określony i odwołuje burmistrz na zasadach określonych w ustawie o działalności kulturalnej, że dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O czym decyduje burmistrz, ale także, że burmistrz może powierzyć zarządzanie powyższą jedną osobę fizycznej bez prawnej na zasadach. Bądź prawnej na zasadach określonych w ustawie z 1991 roku o organizowaniu przeprowadzania działalności kulturalnej i naruszania prawa. Jest dowolność. Jest dowolność. Ale też możemy zadecydować o tym, żeby był jeden konkurs. Dobrze, proszę Państwa, ja bym teraz tak chciał powiedzieć jedną rzecz. My w tej chwili zdaje się nie dojdziemy do konkluzji właściwej, tylko mnie smuci to, że było już parę posiedzeń komisji, gdzie analizowaliście Państwo dokładnie. I ta dyskusja, która się odbywa w tej chwili, nie powinna istnieć dzisiaj. To wszystko powinno być załatwione na komisji. My mamy. Ale ja mogę pytanie, czy będzie załatwione na komisji, jeżeli pan zgłaszał się było powiedziane, że będzie ekspertyz. No to jak mogliśmy wtedy załatwić sprawę, jeżeli nie było ekspertyzy prawnika na wtedy? To jest w ogóle rozmowa o... Dobrze, ja mam jedno krótkie pytanie. W takim razie, proszę Państwa, ogłaszam 5 minut przerwy. A nie potrzeba. Minut przerwy dla uspokojenia emocji i poprosimy Panią Kasię o zabranie głosu jeszcze w sprawie statutu. Dokładnie 5 minut. Panie Ministrze, jeszcze mam pytanie. Dobrze. Proszę, mówisz. No teraz nie będzie przyszło. Będzie następny dzień. Nie wiem, no, ktoś musi naprawdę być na komisji, który będzie. No.
zdecydowany, muszę poddać pod głosowanie i przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Na komisji projekt ten otrzymał pozytywną opinię. W związku z tym zdziwiony jestem. Dwa za, trzy za, a resztę się wstrzymał. To znaczy, że jest pozytywną. Nie gorzej mieć, co się nie Proszę Państwa, w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Instytucji Kultury Miejski Ośrodek Kultury w Rabce oraz nadania jej statutu, a także zmianę uchwały nr 22 przez 196/62 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 21.90 w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury. Proszę bardzo. Już powiedziałem, przystępujemy do głosowania. Bardzo panią przepraszam. Szkoda, że pan zamyka dyskusję. Bo... Proszę panią, pytałem wyraźnie. Pytałem. Pan sam stwierdził, że pan zamyka dyskusję, przechodzimy do głosowania. Pani radna, przystępujemy do głosowania. Proszę. Pan Marek Ciepliński napisał, że w tej formie jest przeciw. I zaznaczam głos przeciw. Pani Małgorzata Hoi. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Pan Piotr Ptak nas słyszy. To wrócimy do pana Piotra, albo prosimy o napisanie. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robertski Piała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Pan Piotr Ptak pisze, że jest przeciw. To już tu zaznaczamy. I jeszcze czekamy na informację od pana Piotra Żółtka. Panie Piotrze, jestem za, dobrze. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jest za. Raz, 2, 4, 5, przeciw, 1, 3, 4. Przepraszam, 2, 3, 4, 5. Ogłaszam po przeprowadzeniu głosowania nad projektem uchwały nr 25. 8 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, przeciw 5 osób i 1 się wstrzymała. Wobec powyższego statut został przyjęty.